4 czerwca 1989 roku w Polsce skończył się komunizm, informowała przed 30 laty Joanna Szczepkowska. Tego dnia Polacy wzięli udział w pierwszych, jeszcze wtedy częściowo wolnych wyborach. Dzisiaj na wspólne świętowanie tej okrągłej rocznicy zaprasza prezydent miasta Czesław Rękiewicz. Tradycyjnie, jak wiele świąt narodowych i patriotycznych w naszym mieście, obchody rocznicy rozpocznie spotkanie pod Dąbkiem Wolności. Tam właśnie delegacja Złożą kwiaty. Zaplanowano też krótkie, okazjonalne wystąpienia. Organizatorzy przygotowali również niecodzienną atrakcję, by wziąć w niej udział. Zaraz po oficjalnej uroczystości trzeba będzie przejść do siedziby Suwalskiego Ośrodka Kultury. Będą również przygotowane takie no, stoiska sklepu lat 80. i również gastronomia lat 80., -tych. jak to wszystko wyglądało. Myślę, że to będzie interesujące, szczególnie dla ludzi młodych, którzy pamiętają mało albo w ogóle nie pamiętają tamtych lat, co wtedy było w sklepach. Na tych półkach wówczas było niewiele. Znajdowaliśmy pasztetową mortadele czy salcesan. Dla urozmaicenia asortymentu pojawiał się czasem substytut luksusu. Wyroby. Czekolado podobne. To jest nielada nie trudność dla organizatorów tej wystawy, bo dzisiaj znaleźć tego typu rzeczy to rzeczywiście y, mo, może być bardzo, bardzo trudno. Zanim jednak zawędrujemy do zaimprowizowanego sklepu i baru z lat 80. ubiegłego stulecia, w poniedziałek o 19.00 w sali kameralnej zobaczyć będzie można widowisko narracyjne autorstwa Małgorzaty Litwinowicz i Jolanty Kossakowskiej pod tytułem Sul Ziemi. Obywatele, wstęp na to wydarzenie jest wolny. Na wtorek na godzinę 11 zaplanowano w tej samej sali projekcję filmu. Nie śpij, bo cię przegłosują. Jest to taki dokument przedstawiający właśnie jak wtedy Solidarność i całe środowisko Solidarności przygotowywało się do wyborów. Akcja tego filmu dzieje się w Gdańsku. Do Gdańska zjeżdżają kandydaci z całej Polski, a wtedy Polska była przecież 49 województw było, między innymi z województwa Suwarskiego, gdzie kandydował Bronisław Geremek i Andrzej Wajda. I te poszczególne delegacje podchodzą do Lecha Wałęsy. Oczywiście przed kamerami i fotoreportarami jest powitanie, uścisk dłoni, zdjęcia i cały właśnie ten dokument jest poświęcony tym przygotowaniom i, i widzimy tam postacie, które już odeszły. Które już nie żyją, nie, a które właśnie wywalczyły nam wtedy wolność. Będzie też można zobaczyć materiały archiwalne z ówczesnej kampanii wyborczej. Na 11.30 zaplanowano recital Grzegorza Kucharzewskiego, który zaprezentuje w godzinnym koncercie Pieśni Wolności i Solidarności. Reasumując. Dziesiąta pod Domkiem Wolności. I później przenosimy się do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Tam będzie można zdegustować, pokosztować to, co jedliśmy w latach 80., zobaczyć ten film no i posłuchać patriotycznych piosenek.